Witajcie. Dzisiaj temat trudna miesiączka, skąd to się bierze? O, jest to temat bardzo obszerny, więc podejmę dzisiaj wiele wątków, które będą dotyczyły wielu sfer naszego życia, naszego cyklu, naszej miesiączki, ale też po prostu całego naszego życia. Zahaczymy troszeczkę o cykliczność na samym początku, o te mandale, o których Wam wspominałam wcześniej. Powiem też trochę może o hormonach, o biochemii, o tym, jaki wpływ na naszą miesiączkę mają nasze przekonania. Dotkniemy też tematu warunków życia, w których żyjemy. Dużo, myślę, że dużo się tutaj przejawi, więc zapraszam Ciebie do tego, ponieważ czuję, że na tym kursie moja krew, moja moc, ale także kobiety, które znajdują się w grupie Uniwersum, a także inne kobiety i mężczyźni, którzy są zainteresowani miesiączką. Wielu z Was dotyka tego tematu z ciekawości, z chęci eksploracji, z tego, by wzrastać w tej mądrości, którą przynosi nam krew menstruacyjna, moc krwi. Wiele z Was chce dotknąć mocy tej, która wie, tej, która potrafi czarować, która uprawia magię rzeczywistości, która kreuje, jest ekspresyjna i która chce iść głębiej w ten temat, po to, by realizować się jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, jeszcze prawdziwiej. Ale jest też bardzo dużo z Was, i ja też jestem tą osobą, która dotyka tematu miesiączki, tematu krwi menstruacyjnej, ponieważ doświadczała trudnej miesiączki. Miesiączki, która była bolesna, doświadczała wstydu związanego z miesiączką. Ja doświadczałam różnych niedogodnień, a także PMS może, napięcia przedmiesiączkowego tak zwanego, o którym też może dzisiaj powiemy. Jeżeli chodzi o sam PMS, to myślę, że zrobię jeszcze dodatkowego live'a tutaj u nas na kursie Moja Krew, Moja Moc, który będzie dostępny na pewno też w internecie, czy na YouTubie, czy na Uniwersum, o samym napięciu przedmiesiączkowym, ponieważ jest to bardzo duży temat, bardzo obszerny temat i jest tam wokół niego bardzo dużo różnych przekonań, które pragnę ich dotknąć i odnieść się, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Więc dzisiaj wkraczamy w taki dosyć duży, obszerny temat trudnej miesiączki i zapraszam Cię serdecznie do eksploracji tego tematu wraz ze mną, do komentowania, zadawania pytań, dzielenia się sobą. I na początku chciałabym przypomnieć jeszcze o tej mandali, którą zapraszałam Was, byście wypełniały, której ja się nauczyłam od Sami z grupy Wyspa Kobiecości i robię ją już ponad rok i bardzo mi pomaga. I skąd w ogóle się wziął pomysł na to, by taką mandalę wykonywać? Otóż bardzo głęboko wierzę, że nasze ciała wszystkich ludzi, a w szczególności nas kobiet, są tak skonstruowane, by doświadczać przyjemności, byśmy mogły doświadczać przyjemności, byśmy mogły doświadczać stanów duchowych, orgazmicznych, byśmy mogły rozpływać się w przyjemności życia, kreować, tworzyć, współistnieć ze całą naturą, ponieważ dostrojone tak naprawdę jesteśmy do natury, jesteśmy dostrojone do księżyca i cały nasz organizm jest działa w sposób cykliczny, tak jak księżyc. Księżyc ma swoją pełnię wtedy, kiedy świeci najjaśniej i ma nów, kiedy księżyc jest ciemny, kiedy go nie widzimy na niebie. I tak samo jest z naszą miesiączką, naszym cyklem menstruacyjnym. Mówi się o tym, że wtedy, kiedy jest nów księżyca, wtedy my, kobiety, także doświadczamy naszych ciemnych dni, ciemności w nas. Kiedy jest pełnia księżyca, to naturalnie, można by rzec, oczywiście to tak tylko mówię, generalizuję, naturalnie mogłybyśmy doświadczać owulacji, czyli pełni naszego rozkwitu, chęci działania, eksploracji. I to jest tylko taki schemacik oczywiście, pod którym możemy się dostroić, jeżeli mamy taką ochotę, mamy taką intencję, jeżeli chcemy wysłać taką intencję, jeżeli chcemy w ten sposób pracować, to możemy się do takiego schematu dostroić. I od razu chciałabym zaznaczyć, że każde odchylenie od tego schematu, o którym teraz mówię, nie jest
nienaturalne. Wszystko to jest naturalne. Każdy cykl każdej kobiety, ja też mam bardzo różne cykle i są w różnoraki sposób przesunięte od tego naturalnego stanu. To jest też cykl naturalny, ponieważ mamy taki, a jesteśmy istotami naturalnymi, jesteśmy istotami żywymi, więc to wszystko jest właściwe. Teraz chodzi tylko o to, w moim odczuciu, byśmy dały sobie czas i przestrzeń do tego, by poobserwować to, gdzie jesteśmy ze sobą, w jaki sposób wypełniamy ten schemat. Byśmy po prostu dały sobie przestrzeń do samoobserwacji, do zatrzymania się i do odczucia tego, jak ja się mam w stosunku do księżyca, w stosunku do całej natury, do tego, w jaki sposób Gaja, Ziemia objawia się i w jaki sposób wygląda moja relacja z nią. Więc Księżyc jest taką istotą, tak to nazwę, taką istotą, która determinuje cykliczność całej tej planety, ponieważ on stanowi, czy ona, bo to jest mama Luna, stanowi o odpływach i przypływach na tej planecie wszystkich wód, oceanów, mórz. I tak samo determinuje przypływy i odpływy naszych wód, to w jaki sposób nasze wody w naszych ciałach się mają. A nasze wody w naszych ciałach to jest nasza limfa, nasza krew, to są też nasze emocje. To są nasze wody, a więc także i nasza miesiączka, która także jest wodą. Więc księżyc determinuje naszą cykliczność i mówi się o takim schemacie i sprawdź dla siebie, jak ty się z tym masz, że kiedy księżyc jest w nowiu, czyli jest black moon, wówczas nasza energia cofa się, wycofuje się, jesteśmy bardziej do wewnątrz. Wówczas też jest czas na to, by... O, to mój kot, przepraszam. Jeszcze czas na to, byśmy mogły doświadczać miesiączki lub gdzieś koło tego czasu nowiu. I potem następuje czas między nowiem a pełnią, który jest czasem nazwanym fazą folikularną. I wzrasta nasz progesteron i w tym czasie jesteśmy bardziej na zewnątrz, ponieważ księżyc rośnie, tak więc i nasza energetyka wystawia się bardziej na zewnątrz. I to jest taki czas inspiracji, kiedy przychodzą do nas różne, różne chęci, nasze chęci do tego, by działać, w jakiś sposób się manifestować w rzeczywistości. Energia nam wzrasta. Inicjujemy różne projekty, mamy ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, mamy być ochotę być na zewnątrz. I to wszystko łączy się z tym, że komórka jajowa w naszym ciele rośnie, wzrasta. Mamy więc więcej energii, też nasz układ hormonalny działa w taki sposób, że wspiera to, by ta komórka jajowa wzrastała i my jesteśmy chętne do tego, by pokazywać się światu, być na zewnątrz, eksplorować rzeczywistość, penetrować rzeczywistość. I nasza energia rośnie i potem przychodzi pełnia księżyca, która możemy to porównać do naszego czasu właśnie owulacji. Wiecie, to może się synchronizować, że akurat wtedy, kiedy jest pełnia księżyca, to ty masz owulację, ale nie musimy w ten sposób tego rozpatrywać. Możesz po prostu symbolicznie na to popatrzeć, czyli sprawdzić, jak twój cykl się ma do tego, co ja mówię. Czyli pełnia księżyca symbolicznie odpowiada owulacji, albo może być dokładnie czasem twojej owulacji. I wówczas jest to czas, kiedy wzrasta nasz popęd seksualny, jesteśmy bardzo ekspresyjne, mamy ochotę eksplorować jeszcze bardziej na maksa, jest pik estrogenu, szczyt ekspresji, emocjonalnej kreatywności. Co jest ciekawe, bo będziemy o tym mówić za chwilę, o hormonach właśnie, to, że ten wzrost estrogenu, on wpływa na to, że nasza prawa półkula jest bardziej wspierana i wówczas mamy dużo większą łatwość wyrażania się, komunikowania się. Natomiast słabnie nasza lewa półkula, która odpowiedzialna jest za wizualną percepcję, za przestrzenną percepcję, więc jesteśmy takie bardziej na zewnątrz. I potem po pełni następuje czas, jeżeli ta komórka jajowa nie została zapłodniona, jeżeli nie powstanie z tego dziecko, to zaczyna wchodzić w nasz układ naszego ciała
rośnie poziom progesteronu i wchodzimy do wewnątrz, cofamy się, tak jak księżyc. Księżyc ubywa, a my wycofujemy się naszą energią. I ta faza nazywa się fazą lutearną. Jeżeli znasz, nie znasz jeszcze tych pojęć, ja już o tym wcześniej wspominałam, to to jest lutearna. Tamten czas od nowiu do pełni to jest faza folikularna, a od pełni do nowiu to jest faza lutearna. I to faza lutearna to jest taki czas refleksji, po to byśmy udały się do wewnątrz. I ponownie, i udajemy się do wewnątrz tak bardzo, aż w końcu przychodzi czas, który patrząc na księżyc byłby nowiem księżyca, czyli udajemy się całkowicie do naszego wnętrza. I potem znowu przychodzi miesiączka. Tak wygląda cykl księżyca, który mogłybyśmy nałożyć na cykl naszej kobiecości. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, tak jak obserwuję sobie całe moje życie i to, w jaki sposób ja doświadczam swojej cykliczności i trudnych miesiączek, to widzę, że nieuszanowanie tej cykliczności jest pierwszą i podstawową przyczyną tego, dlaczego miesiączka jest trudna, dlaczego występują objawy, które nie są dla nas komfortowe. I tych objawów jest bardzo dużo. Mogłybyśmy o tym mówić więcej. I też był już live podczas tego kursu, podczas którego dotykałyśmy tematu bóli miesiączkowych, dotykałyśmy tematu cierpienia, bólu emocjonalnego. Dotykałyśmy też sfery na pamięci naszej komórkowej i całej pamięci z rodu naszych matek, babek, więc dużo materiału już dotykałyśmy i wszystko to jest bardzo ważne. Dzisiaj chciałabym dotknąć takich generalnych powodów, dlaczego właśnie w ogóle ten czas następuje tak szeroko, w szerokim kontekście. No i właśnie nieuszanowanie tej cykliczności. Wszystko jest cykliczne na tej ziemi. Wszystko. Mamy odpływy i przypływy. Mamy wdech i wydech. U nas w Polsce bardzo łatwo jest zaobserwować to, jak umiera wszystko na zimę i rodzi się na nowo na wiosnę. I w nas kobietach też co miesiąc coś umiera i coś nowego się rodzi. I też są większe cykle w naszym życiu, gdzie obserwujemy to, że coś umiera i coś się rodzi. I mi jest to dzisiaj bardzo bliskie. Ja jestem dzisiaj bardzo w takim czasie, kiedy czuję wycofanie do wewnątrz i mogę właśnie zaobserwować ten czas, kiedy moja energia cofa się, kiedy coś umiera, po to, by potem coś się narodziło. I mogę uczyć się, jak pozostać w tym obecną. Więc nieforsowanie się w czasie tego wycofania się jest bardzo ważnym aspektem uszanowania naszej cykliczności. I my żyjemy w takiej kulturze, gdzie ciągłe działanie, pędzenie do rozwoju, zarówno w takim mainstreamie, gdzie wszyscy ludzie, większość ludzi dąży do tego, by jak najwięcej zdobyć, gdzie konsumpcjonizm jest taki wielki, wiecie, nie będę się wgłębiała w to, jak wygląda nasza rzeczywistość, taka mainstreamowa, no jest ona dosyć w dużym pędzie, to równolegle w tej rzeczywistości, której ja na przykład doświadczam, osób, które pragną się rozwijać duchowo, które pragną dostrajać się do siebie, dostrajać się do życia, to czasami też jesteśmy w bardzo dużym pędzie. Ja czasami doświadczam bardzo dużego pędu uczestnictwa w tak wielu warsztatach, w tak wielu rytuałach, wiecie, ceremoniach, rzeczach do zintegrowania, że nie mam nawet czasu na to, by objąć to wszystko i odkładam swoje doświadczenia na półkę, do których nie wiem, czy kiedyś zajrzę i ta intensywność jest bardzo duża. I właśnie czuję, że w obu tych światach, w tym mainstreamie i też w świecie rozwoju duchowego nie do końca uszanowuje się ten moment wycofania się. Moment, kiedy pragniemy być ze sobą sami, być ze sobą w ciszy, być do wewnątrz, nie pokazywać się na zewnątrz, nie brać udziału w warsztatach rozwojowych, nie dzielić się, po prostu pobyć sobie samą ze sobą. I w wielu kulturach, prastarych kulturach i takich, które do dzisiaj jeszcze funkcjonują, ale są etnicznymi kulturami, jest tak, że kobiety podczas miesiączki udawały się od odosobnienia.
Są plemiona, gdzie kobiety udawały się do jaskiń, miały swoje specjalne jaskinie, blisko wody bardzo często. Są plemiona Indian, gdzie były specjalne czerwone namioty i nadal to jest kultywowane, a także wyznawiane u nas w Europie, by kobiety podczas miesiączki udawały się do czerwonych namiotów. Są kultury, gdzie kobiety były izolowane właśnie podczas miesiączki, po to, by mogły doświadczać siebie i doświadczać swoich wglądów, bo tak naprawdę to jest właśnie o tym, że czas, kiedy my doświadczamy cyklu menstruacyjnego, w sensie miesiączki, jesteśmy w księżycu, to jest czas, kiedy my jesteśmy bardzo sensytywne, kiedy granica między światami dla nas, naszej percepcji jest najcieńsza, kiedy możemy doświadczać niesamowitych wglądów. I mówię to też ze swojego doświadczenia, ponieważ ja pracuję w różnych tradycjach, pewnie wiecie. Jeżdżę też do Ameryki Południowej, by uczyć się roślin. I doświadczam takich stanów, które są bardzo mocno duchowe, nie wiem jak to nazwać, bardzo szerokiej zmiany perspektywy i percepcji. I mogę śmiało powiedzieć, że wszelkie ceremonie, wszelkie rytuały szamańskie, które otwierają przede mną nowe drzwi percepcji, są tak samo mocne i tak samo duże wglądy mi dają, jak czas, kiedy daję sobie być w odosobnieniu w czasie miesiączki, kiedy daję sobie czas na to, by pobyć ze sobą samą w czasie miesiączki. Ja czuję, że czas naszej miesiączki jest stanem, a może być stanem absolutnie psychodelicznym. Naprawdę, my kobiety mamy dostęp do światów astralnych, do światów sennych, do światów wizji, do bezpośrednich wglądów i do ogromnej intuicji w czasie naszej miesiączki. I czuję właśnie, że nieuszanowanie tego czasu, kiedy jesteśmy w księżycu, nieuszanowanie cykliczności naszej, tego, że my potrzebujemy raz w miesiącu się wycofać na 2 dni, 2 dni wystarczą, czasami 1 dzień wystarczy, nieuszanowanie tego jest pierwszym podstawowym powodem, dlaczego doświadczamy trudnej miesiączki. Druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, którą czuję jako powód tego, dlaczego nasza miesiączka jest trudna, bolesna, kiedy czujemy się słabo, kiedy nasza energetyka jest naprawdę niekomfortowa, to szacunek, brak szacunku do naszego ciała, brak uszanowania tego, że kobieta jest istotą, której zresztą mężczyzna też, akurat teraz mówię o kobietach, bo jesteśmy tutaj w gronie kobiecym. Kobieta jest istotą, której ciało i psychika są spójne. I te dwa elementy, a nawet więcej, emocje, ciało, duchowość i psychika, umysł, są spójne. Cały czas na siebie oddziałują. Nie możemy oddzielić jednego od drugiego. Więc jesteśmy holistyczne i bardzo dużo na ten temat mówi medycyna chińska. I wszystko to, co przejawia się poprzez nasze ciało, także właśnie ta trudna miesiączka, to są takie sygnały od naszego ciała, które są prośbą o uwagę, są prośbą o to, byśmy zatrzymały się w sobie, byśmy poczuły nasze ciało i byśmy poprzez nasze ciało, to, co się zadziewa w naszej energii, ciała fizycznego i emocjonalnego, dotknęły też tego, co się dzieje w naszych emocjach, w naszej energetyce. Ja nie rozróżniam już tego tak bardzo. Ja czuję, kiedy odczuwam swoje ciało, czy to jest jakiś ból, czy przyjemność, to odczuwam równolegle w tym samym momencie swoją energetykę i emocje. Zazwyczaj to jest razem. Nawet trudno jest mi to oddzielić od siebie, by powiedzieć, a tak, czuję teraz tylko ból fizyczny. Dla mnie to się już zlewa, ale też już długo pracuję z tym, by to było spójne, by to było holistyczne. Nie wiem, jak jest u ciebie, też jestem tego ciekawa, jak to u ciebie działa. Jeżeli to jest spójne, no to super, to bardzo dobrze, ponieważ my jesteśmy właśnie holistyczne. Ja dzisiaj też rozmawiałam z Kasią Bartoszewicz, którą tutaj jest z nami tutaj na kursie Moja krew, moja moc, ale też znacie ją z Kosmos. Kasia też jest, skończyła szkołę medycyny chińskiej. Dzisiaj właśnie rozmawiałyśmy o tym, że oczywiście
trudna miesiączka, bóle miesiączkowe, to w jaki sposób nasza energetyka się zmienia podczas miesiączki, my możemy z tym pracować poprzez medycynę chińską, ogrzewać nasze ciało, chociażby dietą, o czym za chwilę jeszcze też powiem. Jest dużo narzędzi i medycyna chińska jest obfita w możliwości samopomocy, samouzdrawiania w kwestii bóli miesiączkowej. Oni są naprawdę świetni w tym. I równocześnie nikt nie ma takiej opcji, że jeżeli ty na poziomie emocjonalnym, na poziomie psychicznym nie jesteś w stanie przyjąć uzdrowienia, jeżeli twoje przekonania nie pozwalają ci na to, by się odprężyć, by puścić, by dać, by pozwolić być w przepływie sobie samej, to żadna ciepła woda ani żadne zioła nie pomogą. To zawsze jest holistyczne. Zawsze potrzebujemy pracować ze wszystkich sfer. We wszystkich sferach, w ciele, w umyśle, w duchowości, w naszej duchowości, każdy ma z nas swoją duchowość, czy serce, możemy o tym powiedzieć, i z naszą psychiką. Więc to i to. Co jeszcze? Bardzo ważne czuję, że jest to, byśmy pozwoliły sobie rozpoznać nasze przekonania, to co już robiłyśmy tutaj na tej grupie i nadal możemy to robić. Ja zapraszam do tego, byście wykonywały pracę z przekonaniami co jakiś czas, byśmy rewidowały swoje przekonania na temat naszej cykliczności, naszej seksualności, naszej menstruacji, krwi miesięcznej, ponieważ nasze przekonania determinują nasze doświadczenia. To nasze przekonania budują naszą rzeczywistość. Tak. Słowo ciałem się stało. I myśli i przekonania wpływają na hormony i na biochemię naszego ciała i wynikające z tego zachowania. Chciałabym tutaj przeczytać też Wam taki cytat z książki, którą bardzo serdecznie polecam. To jest Ciało kobiety, mądrość kobiety. Odnośnie tego właśnie, w jaki sposób nasze przekonania determinują nasze hormony i biochemię, które, jak wiecie, zmieniają się podczas cyklu menstruacyjnego, tak jak mówiłam wcześniej, opisując tą mandalę księżycową, zmienia się wtedy nasz układ hormonalny, zawartość progesteronu, estrogenu i innych hormonów. I te hormony wpływają na to, w jaki sposób my się zachowujemy, w jaki sposób operujemy i na odwrót, nasze przekonania, a to, w jaki sposób myślimy, wpływają na nasz układ hormonalny. To cały czas ze sobą gra, to cały czas jest ze sobą spójne, równoległe. Ja czytałam też bardzo dużo takich wypowiedzi kobiet, które uzdrawiały się, ponieważ chorowały na różne choroby związane z krwią miesięczną. I właśnie przyjmowały na przykład progesteron czy inne hormony, które miały im pomóc i to pomagało oczywiście, ale równolegle potrzebowały terapii, na przykład terapii, czy udziału w jakichś wydarzeniach, warsztatach czy ceremoniach, które wspomogły proces zmiany w ich biochemii, ponieważ same hormony nie dadzą rady i samo uzdrawianie z poziomu psychiki też nie da rady. Potrzebujemy podejść do nas holistycznie. O tym będziemy mówiły w poniedziałek na live'ie pod tytułem Jestem, działam, transformuję, który będzie naszym ostatnim live'em. Teraz pragnę Wam przeczytać. Literatura z lat 50. XX wieku dotycząca psychologicznych aspektów ginekologii obfituje w opisy, które sugerują, że bóle menstruacyjne mają podłoże psychologiczne i wynikają z niezadowolenia z bycia kobietą. Caroline Mice twierdzi, że bóle menstruacyjne i zespół napięcia przedmiesiączkowego, o którym będziemy mówić, wskazują na to, że kobieta nosi w sobie konflikt związany z własną płcią, swoją rolą w plemieniu i oczekiwaniami plemienia w stosunku co do niej. Biorąc pod uwagę represyjność tradycyjnych oczekiwań, jakie społeczeństwo żywi względem kobiet, wydaje się zadziwiające, że 100% z nas nie doświadcza bólów menstruacyjnych i zespołu napięcia przedmiesiączkowego. No i tutaj właśnie wracamy do tego, w jaki sposób nasza kultura wykreowała w nas naszą biologię. Jak to kiedyś powiedział Norman Cousin, przekonania stają się biologią. Ja czuję, że dokładnie tak jest, że
to, w jaki sposób zbudowano w naszej kulturze przekonania, my też to robimy, bo dalej to kultywujemy albo nie, wybieramy właśnie inny, bardziej wspierający nas system przekonań, to właśnie te przekonania stają się biologią, ponieważ nasze komórki są zbiorem informacji, o czym już mówiłyśmy, i to, w jaki sposób myślimy o sobie, to, w jaki sposób myślimy o kobiecości, to, w jaki sposób doświadczamy kobiecości i wszystkiego tego, co z kobiecością się łączy, to determinuje też naszą biologię. I tak to, więc potrzebujemy naprawdę holistycznie podejść do siebie i samo obserwować siebie, by zrozumieć, co się tak naprawdę zadziewa w naszym systemie energetycznym, fizycznym, psychofizycznym, emocjonalnym. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o te hormony i biochemię, zrobiono takie doświadczenia, gdzie poddano chyba 1000 kobiet hipnozie i część z tych kobiet poddano hipnozie, podczas której wmówiono im, że są teraz w czasie miesiączki, i te kobiety podczas tej hipnozy doświadczały wszystkiego tego, czego doświadczały zazwyczaj podczas miesiączki, czyli wszystkich symptomów. A innym kobietom, które były właśnie podczas miesiączki, wmówiono, że jej nie mają, i wszystkie symptomy ustały, które miały wcześniej bez hipnozy, wiedząc o tym, że mają miesiączkę. Więc to doświadczenie pokazało właśnie lekarzom, ginekologom, że nasza psychika jest nierozłączna z naszym ciałem i z naszym systemem hormonalnym, z całą naszą biochemią, w to, w jaki sposób manifestujemy się jako organiczne istoty. Więc zmiana nastawienia do miesiączki, skonfrontowanie się i zaakceptowanie z tym wszystkim, co niesiemy odnośnie tego tematu, z całym tym wstydem, bólem, cierpieniem, trudami, które przeżywałyśmy, czy przeżywamy, czy może będziemy przeżywać. To jest bardzo ważne, byśmy to wszystko pozwoliły sobie przyjąć, objąć, zaakceptować, by nasza miesiączka nie była już tak trudną. Mówię o tym, że to może się dopiero stać, ponieważ z danych, które czytam, z źródeł, z których czerpię wiedzę, i też z obserwacji, z rozmów z kobietami podczas kręgów, widzę, że u niektórych kobiet na przykład tak zwany PMS, czyli to napięcie przedmiesiączkowe, czyli taki czas przed miesiączką, podczas którego kobiety doświadczają napięcia, nerwic, pogłębionych bóli czy wzmożenia chorób, których doświadczają na co dzień, to bardzo często to się zaczyna rodzić na przykład dopiero w okresie menopauzy albo dopiero po urodzeniu dziecka, że nie było wcześniej takich niedogodzeń, a potem nagle one rodzą się w jakimś momencie naszego życia. Dlatego ważne jest to, byśmy zwróciły ku temu uwagę, nie względu na to, czy tego doświadczamy, czy nie doświadczamy, i zrobiły to, co pragniemy zrobić w kwestii naszej cykliczności i miesiączki. Też po to, by manifestować się w pełni, by kreować w pełni, ponieważ potencjał naszej miesiączki, tak jak mówiłam, jest niezwykły. I też właśnie w tym kontekście czuję, że wspierające bardzo są wszelkie medytacje właśnie, które oddziałują na naszą podświadomość, które często są niezrozumiałe dla naszej świadomości, dla naszego umysłu, ale wspierają naszą podświadomość. Taka medytacja, jak ostatnio odbyłyśmy na kręgu kobiet, która była powrotem do naszej pierwszej krwi miesięcznej. Piękna medytacja, którą czuję, że nagram i też umieszczę na mojej stronie internetowej uniwersum.pl, która powstanie w listopadzie, by uzdrowić właśnie, ta medytacja akurat służyła temu, by uzdrowić tą nasze pierwsze spotkanie z krwią miesięczną, by nasze komórki, które pamiętają traumatyczną, bądź może nie traumatyczną, ale na przykład neutralną, czy jakąś zwykłą relację z tą pierwszą krwią miesięczną, by to zostało przemienione, ponieważ krew miesięczna, która przychodzi do nas po raz pierwszy, to jest przepiękna inicjacja. Inicjacja, która służy temu, byśmy przygotowały się do bycia kobietą na poziomie fizycznym. I ja czuję, że przejście tej inicjacji w takim szacunku do siebie jest bardzo ważne, ponieważ kiedy dostajemy pierwszą miesiączkę, to na poziomie fizycznym budujemy taki filar
takie korzenie dla tego drzewa, którym będzie nasza kobiecość, byśmy potem mogły na takich solidnym ukorzenieniu czy na solidnym filarze mogły rozwijać naszą dojrzałość emocjonalną i naszą dojrzałość psychiczną, byśmy mogły w pełni stać się kobietami w późniejszym czasie. Ponieważ to jest proces, to nie jest tak, że dostajemy pierwszą miesiączkę i jesteśmy dojrzałymi kobietami i możemy już, wiecie, rodzić dzieci i tak dalej. Nie czuję, żeby tak było, że jeszcze jest właśnie ta płaszczyzna emocjonalna, psychiczna, ale ważne jest właśnie to, by uzdrowić tą relację z tym doświadczeniem pierwszej krwi menstruacyjnej, która była inicjacją po to, byśmy właśnie na bazie tego mogły budować naszą psychoemocjonalną dojrzałość kobiecą. I w wielu kulturach celebruje się, świętuje się czasami przez 4 dni ten czas pierwszej miesiączki z młodymi dziewczętami, które dotykają kobiecości poprzez swoje ciała, poprzez krew miesięczną. Więc nieuszanowanie właśnie tej pierwszej miesiączki też czuję, że ma wpływ na to, że nasza miesiączka jest potem trudna. I stąd to też się bierze. Kolejny aspekt, który chciałabym podjąć, to nasza intuicja. Nasza intuicja, czyli wejrzenia inaczej. I są to takie, wiecie, czym jest intuicja? Takie przekonania, sądy, taki wewnętrzny nasz głos, który mówi do nas i którego nie możemy poprzeć żadnym racjonalnym myśleniem. On po prostu jest, wydobywa się z naszego wnętrza. I właśnie z mojego doświadczenia wynika i też z tego, co czytam i czym dzielą się ze mną kobiety, to czas miesiączki, ale nawet wcześniej, kilka dni przed miesiączką, czyli gdybyśmy miały to przełożyć na tą strukturę księżyca i jego cykliczności, to byłby to czas kilka dni przed nowiem i nów, to jest taki czas, kiedy my jesteśmy bardzo głęboko połączone ze swoją intuicją, z naszą kobiecą intuicją. I jest to naszym przepięknym darem, nasz z kobiet, że tą intuicję mamy tak mocno zakorzenioną w naszych ciałach. I ja głęboko czuję, że my, kiedy przyjmujemy różne hormonalne środki po to, by złagodzić trudne miesiączki, by złagodzić bóle menstruacyjne, by uregulować sobie cykly, to kiedy bierzemy różne czy środki antykoncepcyjne, czy różne leki, które zmieniają nasz poziom hormonalny sztucznie, to też zakłócamy ten głos intuicji. I ja nie chcę mówić o tym, że branie leków czy antydepresantów, czy antykoncepcyjnych środków, to jest coś złego, ponieważ sama brałam je latami. I tyle. I to nie jest nic złego, ani nic dobrego, po prostu tak było. I to było to, co mogłam w swoje życie wnieść jako medycynę na tamten moment. I też równocześnie z tego miejsca, w którym jestem teraz, mogę śmiało powiedzieć, że to zakłócało moje połączenie z samą sobą. I tak, wtedy, kiedy przyjmowałam tabletki antykoncepcyjne, a to trwało lata, to czułam się świetnie i czułam, że nie doskwiera mi nic, moje miesiączki są regularne, bezbolesne. Czułam się świetnie, ale potem przyszedł taki czas, kiedy zrezygnowałam z tych tabletek antykoncepcyjnych i nagle moje ciało zaczęło się zmieniać. Przytyłam bardzo dużo, w moim organizmie odłożyło się bardzo dużo wody, byłam gruba, spuchnięta i czułam się bardzo źle, więc z tego, co ja doświadczyłam, też sprawdź, jak to jest u Ciebie, bo nie mówię, że to jest jakaś generalna prawda, z tego, co ja doświadczyłam, wynika, że zawsze przyjdzie taki moment, kiedy to, co zostało zepchnięte, czego nie chciałam widzieć, zamanifestuje się w jakiejś postaci, prędzej czy później. To może być za rok, to może być za 10 lat, za 50 lat, ale przyjdzie taki moment, kiedy nasze ciało zawoła, przypomni się, nasza dusza zawoła, przypomni się, byśmy spojrzały tam, gdzie nie chciałyśmy spojrzeć przez lata. Jest taki piękny cytat, który właśnie jest z tej książki też, o której przed chwilą mówiłam. Przed miesiączką i w jej trakcie będziemy cierpiały tak bardzo, jak bardzo nie mamy kontaktu z ukrytymi częściami siebie. Przed miesiączką i w jej trakcie będziemy cierpiały tak bardzo, jak bardzo nie mamy kontaktu z ukrytymi częściami siebie. No i tak czuję to, że to właśnie takie jest, że ta miesiączka jest dla nas takim czasem, kiedy właśnie możemy udać się do swojego wnętrza, tak jak ten księżyc w nów,
schować się w ciemnościach naszej świadomości, w naszym też cieniu, we wszystkim tym, co jest podświadome. Możemy się wyciszyć, wyizolować, schować się przed światem, czy może nawet nie schować się, co po prostu dać sobie przestrzeń takiej intymności, po to, by doświadczyć właśnie tej mocy naszej intuicji, mocy naszego wglądu. W wielu kulturach było tak, że kobiety właśnie doświadczały tego odosobnienia po to, by mogły zgłębiać swoją wiedzę podczas tego czasu i później, kiedy miesiączka już się skończyła, wracały do plemienia i dzieliły się tymi snami, wizjami, wglądami, których doświadczały w czasie miesiączki. Nie wiem, czy też tak macie. Ja podczas miesiączki i przed miesiączką chwilę mam zintensyfikowane śnienie i bardzo dobrze wiem, czego mi potrzeba. I nie zawsze daję temu przestrzeń. I czuję, że to też jest właśnie powodem trudnych miesiączek. To, że nie uszanowujemy, mówię tak generalizuję, ale mówię to ze swojego doświadczenia, że mam trudne miesiączki wtedy, kiedy nie uszanowuję czasu 3 dni, 2 dni przed miesiączką i czasu miesiączki i nie uszanowuję tego, co się we mnie przejawia, ponieważ ten czas, kiedy właśnie ta energia moja się wycofuje, kiedy cała moja świadomość jest blisko mnie, to jest taki czas, kiedy naprawdę czuję, czego potrzebuję, czuję, czego chcę, co jest właściwe, a co nie jest właściwe, co mi służy, a co mi nie służy. I kiedy ja nie wybieram tego kontaktu właśnie z tym wszystkim, co pokazuje mi moje ciało, co pokazuje mi ta krew, która przychodzi i to, w jaki sposób się manifestuje w moim ciele, tylko na przykład wybieram ekspresję, ponieważ mam coś do zrobienia, muszę gdzieś pojechać i tak dalej, no to nie jest to dla mnie, ja to nazywam nieuszanowaniem tego czasu, nieuszanowaniem mojej mądrości, mojej wewnętrznej mądrości. I przez jakiś czas mogę tak funkcjonować, a potem i tak przychodzi moment, kiedy to się wszystko zamanifestuje, kiedy będzie potrzeba, by się temu przyjrzeć, by to zobaczyć. Jestem ciekawa też, czy to u Was też się tak manifestuje, czy też tak macie. Tak. Kolejna rzecz, która uważam, że ma bardzo duży wpływ na trudne miesiączki, to oczywiście dieta. 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 W medycynie chińskiej mówi się właśnie o tym, że wiecie, zanim w ogóle kultura europejska nie przyszła do Chin, to tam nikt nie pił mrożonych napojów, mimo tego, że było gorąco. Oni cały czas pili herbatę, która ich rozgrzewała, ponieważ Chińczycy wierzą, że nasze ciała potrzebują ciepła, by qi, czyli energia życiowa, mogła w nas płynąć. I dlatego poleca się nie jeść lodów, nabiału, zimnego pożywienia, też surowego pożywienia w czasie miesiączki. O tym będziemy więcej mówić w poniedziałek, kiedy będzie temat jestem, działam, transformuję, czyli właśnie w jaki sposób możemy działać, by nie doświadczać trudnej miesiączki, byśmy miały przestrzeń do tego, by właśnie uczyć się mocy naszej krwi menstruacyjnej, bo żeby się uczyć jej mocy, to potrzebujemy też o nią zadbać, stworzyć jej przestrzeń, takiego komfortu i przyjemności, by móc się uczyć. Wiecie, podstawowe, nawet w szkołach, tak się mówi, w szkolnictwie, że, czy po prostu w rozwoju świadomości, że żeby wzrastać, potrzebujemy mieć zapewnione podstawowe, przetrwalniowe warunki, czyli musi być nam ciepło, wygodnie, potrzebujemy być najedzeni, zdrowym jedzeniem i wówczas możemy się dopiero uczyć wzrastać. I tak samo jest z tą krwią miesięczną. Jeżeli chcemy czerpać wiedzę, mądrość i moc z krwi menstruacyjnej, jeżeli chcemy transformować naszą rzeczywistość poprzez oddawanie jej do ziemi, poprzez słuchanie siebie podczas czasu miesiączki, potrzebujemy też równolegle zadbać o to, by ona nie była dla nas tak trudna, tylko byśmy mogły w niej się odprężyć, by móc w odpowiednich warunkach słuchać jej, naszej wewnętrznej wiedzy, naszej kobiety, mocy, która w nas drzemie, naszej krwi menstruacyjnej. Więc do diety wrócimy. Dieta jest bardzo ważna i oczywiście warunki, w których żyjemy, ponieważ nie wiem, czy tego doświadczyłyście. Ja kiedy pojechałam do Ameryki Południowej i odżywiałam się bardzo zdrowym jedzeniem, byłam tam na diecie, ale też przebywałam cały czas na dworzu w warunkach, które no, były super naturalne, to nie miałam żadnych bóli miesiączkowych w ogóle.
byłam całkowicie odprężona i czułam, że mogę być blisko siebie w obecności. Nic się nie działo. Nic się nie działo takiego, co mogłabym nazwać trudną miesiączką czy trudnym miesiączkowaniem. Więc warunki, w których żyjemy, mają bardzo duże znaczenie i w naturze jest nam łatwiej poczuć wpływ księżyca na nasze ciało i zestroić się z księżycem, zestroić się z całą naturą. I kiedy jesteśmy blisko natury, to bardzo często zdarza się tak, że właśnie nasza miesiączka zaczyna rezonować z tym schematem, o którym wspominałam na początku, czyli właśnie owulacja zaczyna się manifestować w pełni, a znów miesiączka zaczyna się manifestować. Bardzo często tak jest. Tak nie musi być, ale często tak jest. Ja to obserwuję u siebie. Więc warunki, w których żyjemy. I tutaj też chciałabym wspomnieć właśnie o tym, że zobaczcie, jakie to jest piękne, że my przez nasz cykl miesięczny, przez to, że będziemy blisko ze swoją krwią miesięczną, że będziemy obserwowały, dawały uwagę tym trudom, czy temu bólowi, czy opadkowi energii w obecności, po prostu uwagę, będziemy skupiały na tym swoją energię, czyli uwagę. To dostrzeżemy to, jak ważne jest to, gdzie żyjemy, co jemy, jakie mamy relacje. Czyli tak naprawdę nasza cykliczność, nasza miesiączka jest naturalnym, darmowym narzędziem do tego, byśmy wzrastały, byśmy wracały do naszego domu, do naszego serca, do naszych potrzeb, do tego, czego chcemy. I bardzo często to są bardzo proste rzeczy, takie jak właśnie to, byśmy miały dostęp do stąpania po ziemi, byśmy miały dostęp do czystej wody, do zdrowego jedzenia, byśmy mogły przejawiać się w naturze, byśmy mogły się manifestować w naszej dzikości, w pierwotności. Ja na Szałas of Potów obserwuję to, w jaki sposób kobiety na nowo uczą się swojej dzikiej kobiety wewnętrznej, jak integrują ją, kiedy my możemy, wiecie, odprężyć się i pozwolić, by nasza krew menstruacyjna była oddana ziemi bezpośrednio, kiedy możemy odprężyć naszą miednicę, naszą joni i po prostu zrobić siku na przykład na ziemię, kiedy możemy boso chodzić po ziemi. Bardzo proste rzeczy, ale to jest tak uwalniające na takim rdzennym poziomie naszej energii. Jest bardzo dużo kobiet, nie wiem jak wy jesteście, gdzie jesteście, ale jest bardzo dużo kobiet, które są totalnie odcięte od takiej pierwotności, od takich pierwotnych instynktów, jak dzikość seksualna na przykład, jak wydawanie dźwięków podczas seksualności, które mają ochotę się z nas wydobyć. Bardzo dużo kobiet, jesteśmy poblokowane na różnych poziomach i tak proste rzeczy jak właśnie oddawanie krwi ziemi, czy zrobienie siku na ziemię, czy chodzenie boso, czy kochanie się na ziemi, w naturze, to są rzeczy, które przybliżają nas do nas samych na bardzo głębokim poziomie. Mogłabym o tym długo mówić, ponieważ no, ja jestem ogromną zwolenniczką takiej prostoty, po prostu prostoty doświadczeń, która jest bardzo uzdrawiająca, powrotu do pierwotności, która pozwala nam zintegrować w sobie boskość, ponieważ to jest tak jak z męskością i kobiecością, wiecie, kiedy uzdrawiamy naszą kobiecość, to nasza męskość też się uzdrawia. Kiedy nasz wewnętrzny mężczyzna jest niedojrzały, to i nasza wewnętrzna kobiecość jest niedojrzała, nie ma innej opcji i oni zawsze wzrastają razem. Teraz się posługuję takimi tantrycznymi terminami, ale tak samo jest dla mnie z kobiecością w nas. Jeżeli my pozwolimy sobie na naszą pierwotność, na naszą dzikość, na kontakt z naturą, z ziemią, to nasza boskość, boginiczność też równolegle wzrasta. Nie ma innej drogi w moim odczuciu. Ja chociażby nie doświadczyłam innej. Cały czas uczę się tego, że kiedy integruję w sobie dziką kobietę, to moja wewnętrzna bogini wzrasta i staje się coraz bardziej świetlista i coraz bardziej rozwibrowana w boskość. Więc to się wydarza równolegle. Ponieważ na ten moment jestem tutaj człowiekiem na tej ziemi i doświadczam cykliczności, doświadczam kobiecości. Ja czuję, że krew menstruacyjna, że miesiączki są wspaniałym, darmowym narzędziem do tego, byśmy na nowo odnalazły drogę do siebie. Naprawdę. Naprawdę tak uważam.
To jest niezwykłe narzędzie do samouzdrowienia naszego życia, nie tylko naszych trudnych miesiączek, nie tylko naszych bóli miesiączkowych, ale uzdrowienia całego naszego życia ze wszystkimi relacjami. Ponieważ to jest niezwykłe, że my doświadczamy cykliczności w taki sposób, że z naszego ciała wydalamy krew, że zadziewa się ta cała hormonalna zmiana w nas, że tak jak księżyc, jesteśmy w pełni, jesteśmy na zewnątrz, a potem jesteśmy do wewnątrz i doświadczamy naszego nowiu emocjonalnego i że to wszystko jest pokierowane naturą i że po prostu należy posłuchać, zatrzymać się, dostroić się do faz księżyca, dostroić się do mamy Luny, do Ziemi, do natury, do naszej wewnętrznej kobiety. I czuję, że to właśnie z tego niedostrojenia, z tego braku szacunku do tych prostych prawd, do tej prostej mądrości, wynika trudna miesiączka, że to właśnie stąd to się bierze. Zobaczę, jakie są komentarze, bo tutaj nie wyświetla mi się. Polecam Wam bardzo serdecznie tą książkę Mądrość kobiety, ciało kobiety, nie, przepraszam. Ciało kobiety, mądrość kobiety, doktor medycyny Christine Northrup. Taka książka. Jest bardzo niezwykła książka, ja już ją czytam od jakiegoś czasu. I utwierdzam się w moich wglądach, w moich doświadczeniach. Z takiej strony też medycznej, naukowej, ona też przytacza bardzo dużo doświadczeń, które mogą być pomocne, bo są dla mnie pomocne, więc może i dla Ciebie będą pomocne. Więc chyba na tyle dzisiaj, kobiety. Tyle chciałam z Wami się podzielić. Wiem, że sobie tutaj zaznaczyłam jeszcze taki fragment, który chciałam Wam przeczytać. Słuchajcie. Nasza kultura docenia zwykle jedynie to, co można pojąć za pośrednictwem intelektu, więc wiele kobiet przy każdej sposobności blokuje przepływ nieświadomej, księżycowej wiedzy, która przychodzi do nich tuż przed menstruacją lub w jej trakcie. Mądrość księżycowa jest refleksyjna i intuicyjna. Ujawnia się poprzez sny, emocje i pragnienia. Przychodzi pod odsłoną ciemności. Jeśli nieustannie blokujemy informacje, które pojawiają się w drugiej fazie cyklu menstruacyjnego, nie powinniśmy się dziwić, że wracają one do nas w postaci zespołu napięcia przedmiesiączkowego czy problemów psychicznych w czasie menopauzy. Podobnie jak zintegrowane uczucia i objawy płynące z ciała powracają w postaci chorób. Zignorowane, przepraszam. Czyli jeżeli blokujemy te informacje, jeżeli blokujemy się na tą mądrość, jeżeli blokujemy się na ten czas, który został nam naturalnie dany od mamy natury, od mamy Luny, nam kobietom, po to byśmy udawały się do naszego wnętrza, byśmy uczyły się tej, która wie w nas, i po to, byśmy się dzieliły tą wiedzą, tą mądrością, tymi wglądami, snami, wizjami. Jeżeli ignorujemy to i blokujemy się na przepływ tych informacji, ponieważ mamy coś tam do zrobienia i mamy jakieś swoje plany, które wynikają z kultury, w której żyjemy. I też spoko, na wszystko jest czas. Właśnie o to chodzi, że my możemy planować w taki sposób, by był czas na to i na to. Jeżeli blokujemy się na te informacje, to nie ma się co dziwić, że przychodzi do nas to napięcie w postaci napięcia przedmiesiączkowego czy problemów psychicznych w czasie menopauzy, że w końcu, tak jak mówiłam na początku tego live'a, przyjdzie moment, kiedy to wszystko wywali. Tak, i ja też właśnie będę jeszcze mówiła w poniedziałek o tym, kiedy będziemy mówiły o tym działam, transformuję, że to nie jest o tym, byśmy nie działały, żebyśmy siedziały i medytowały cały czas nad swoim cyklem. To nie jest o tym. Chodzi o to, że kiedy my będziemy dawały sobie czas, kiedy ja będę dawała sobie czas na to, by być obecną w tym czasie wycofania, w czasie, kiedy naturalnie dana jest mi przestrzeń do doświadczenia
magii rzeczywistości, do doświadczenia wglądów, inspiracji, wiedzy z zewnątrz, z wewnątrz, jeżeli sobie na to pozwolę, uszanuję to i wycofam się, dam sobie ten 1, 2, 3 dni odpoczynku, pobycia ze sobą, to zadbam o swoją energię i wtedy, kiedy jest czas, kiedy mój cykl wzrasta, tak jak księżyc do pełni, to mam wtedy dużo więcej energii na to, by eksplorować rzeczywistość, by się dzielić, by tworzyć, by kreować, że to będzie miało zupełnie inną jakość. Wiem to, ponieważ no, mam takie też miesiące, kiedy to jest uszanowane. Ja mówiłam kiedyś o tym, że bardzo często dostaję miesiączkę w czasie ceremonii, szałasupotów czy innych ceremonii i wówczas dla mnie to jest właśnie uszanowanie, ponieważ ja wtedy spędzam czas ze sobą, ze swoim wnętrzem, z tym, co czuję, z moimi emocjami, z pradawną wiedzą, kontaktuję się z całą tą duchowością moją, po to, by potem właśnie stamtąd się wynurzyć i dalej eksplorować rzeczywistość, robić kurs, prowadzić grupę, prowadzić warsztaty i wówczas to jest dla mnie uszanowane, wówczas jest to w balansie, w harmonii. Tak dużo kobiet i nie tylko mężczyzn prosi o harmonię, prosi o balans na różnych ceremoniach, rytuałach, składa i harmonię i balans jako swoją intencję na różne wydarzenia, które organizuje. Czy to nie jest właśnie o tym, byśmy uszanowały ten czas, kiedy możemy się wycofać, kiedy jest czas wycofania się i czas wyjścia na zewnątrz. To jest właśnie balans i harmonia w moim odczuciu. To i to. Poddanie się cykliczności. I dalej. Podobnie dzieje się z zignorowanymi uczuciami i objawami płynącymi z ciała, które powracają potem do nas w postaci chorób. To pewnie znacie taką wiedzę, tak? Na temat tego, że nasze choroby to są sygnały od naszego ciała, które po to się pojawiają, byśmy mogły skontaktować się ze sobą, byśmy mogły uzdrowić aspekty naszej rzeczywistości, relacje z żywiołami, z ludźmi, z pracą, z naszą ekspresją. Ja naprawdę wierzę, że naszym naturalnym stanem człowieka, a w szczególności kobiety, która daje życie, jest to, byśmy w przyjemności kreowały naszą rzeczywistość, byśmy się realizowały, byśmy realizowały nasze pragnienia, manifestowały piękno, życie, byśmy dawały życie, ale żeby to robić, potrzebujemy uszanować naszą cykliczność. Jak ty to słyszysz? W fazie lutearnej, czyli od owulacji do menstruacji, kiedy księżyc maleje. Kobiety są w największym kontakcie z wewnętrzną mądrością i z tym, co w ich życiu nie gra. Badania wykazują, że tuż przed miesiączką i w jej trakcie kobiety częściej śnią, a ich sny są bardziej wyraziste. Przed miesiączką zasłona między światem widzialnym i niewidzialnym, świadomością i nieświadomością jest o wiele cieńsza. Mamy dostęp do tych części siebie, które zwykle są nieuświadomione i mniej osiągalne na innych etapach cyklu. W istocie eksperymenty wykazały, że przed menstruacją prawa półkula mózgowa, związana z postrzeganiem intuicyjnym, uaktywnia się, podczas gdy aktywność lewej półkuli mózgowej słabnie. Co więcej, wzrasta także wymiana informacji pomiędzy półkulami. Przed menstruacją mamy większy dostęp do magii, umiejętności rozpoznawania i transformowania trudnych, bolesnych obszarów życia. Jest to jeden z powodów, dla których marzenia o poprzednich, o przepełnionych toaletach, błotnistych dnach stawów lub zapadniętych lub zapadniach prowadzących do nieodkrytych pomieszczeń są tak powszechne w tym czasie. Miałeś jakieś takie sny? Ja mam dużo takich snów. Przed miesiączką naturalnie zestrajamy się z tym, co jest w życiu najważniejsze. Jesteśmy bardziej skłonne do płaczu, a nasze łzy są zawsze związane z czymś, co ma dla nas duże znaczenie. Więc jest to piękny czas, kochane. I czuję, że trudne miesiączki biorą się właśnie z nieuszanowania tego czasu. Więc zapraszam nas wszystkie, siebie samą bardzo, zapraszam do tego, bym
prowadziła te mandale, bo te mandale księżycowe tego służą, byśmy mogły wiedzieć, gdzie jesteśmy w cyklu, byśmy mogły dostrajać naszą rzeczywistość do tego, jaki jest czas teraz, gdzie jest księżyc i gdzie jest nasz księżyc, gdzie my jesteśmy w naszym cyklu, byśmy mogły dać sobie przestrzeń obecności, wyciszenia i odpoczynku wtedy, kiedy tego potrzebujemy, po to, byśmy mogły dotknąć naszej mądrości, byśmy mogły z wdzięcznością później wychodzić do świata z naszą krwią, ofiarować ją ziemi i uczyć się mocy naszej krwi. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was serdecznie w poniedziałek na live'a Działam. Jestem Działam Transformuję, które będzie naszym ostatnim live'em na tym kursie Moja krew, moja moc. Zapraszam też do komentowania, do dzielenia się. Dzięki wielkie. Pięknego wieczoru.